Cześć, witam was w trzeciej i ostatniej części kursu Jak zrobić uniwersytecki PUF. Ta część kursu jest dla Autodesk Maya i Unreal Engine 5. Mamy już wszystko prawie gotowe, ale trzeba skorygować wielkość obiektu. W oryginale obiekt ma 1 metr, natomiast w rzeczywistości PUFa jest wielkości 0,5 metra dla każdej ściany, więc trzeba tego cube'a zmniejszyć o połowę. FM możemy go przybliżyć, ale trzeba też zresetować jego transformację, czyli to skalowanie poprzez Freeze Transformation, żeby przypadkiem przy eksporcie nie wrócił do niepoprawnych większych rozmiarów. OK, stworzymy kolizję poprzez stworzenie nowego boksa, który aktualnie jest w środku naszego obiektu, no i trzeba go powiększyć. Pamiętajcie, że teraz wielkość ściany to jest 50 cm. Ponieważ prostopadłością zasłania trochę nasz obiekt, no to można dodać do niego transformację. Pamiętajcie, że wszystkie kolizje muszą być boksami. Muszą być najprostszymi boksami, które nie nachodzą na siebie. Mogą to być boksy ze zmienionymi ścianami różnej wielkości, ale muszą to być boksy. OK, teraz widzimy nasz obiekt i musimy kolizję odpowiednio nazwać, aby silnik wiedział, że to jest kolizja, a nie kolejny boks. Kopiujemy nazwę naszego modelu 3D i zmieniamy nazwę boksa kolizji na UCX, podkreśnik i nazwa naszego modelu. Teraz silnik będzie wiedział, że to nie jest model boksa, tylko kolizja dla innego modelu, który jest zaimportowany razem z nim. Zaznaczamy oba elementy, ponieważ pamiętajcie, że mamy tutaj światło, a chcemy wyeksportować tylko obiekt oraz kolizję. Więc zaznaczamy te dwa elementy i dajemy eksport. OK. Przeciągamy podobnie jak każdy model tutaj. Na samym początku zaznaczamy, nie chcemy kolizji, ponieważ już je stworzyliśmy. Nie chcemy też lightmapy, ponieważ mamy dwa kanały UV i ten drugi kanał UV będzie właśnie lightmapą. Importujemy. Zaimportowane zostało wszystko, czyli i model, i materiał, i tekstura. Ale warto to posegregować, żeby nie robić bałaganu tutaj. Czyli tworzymy dwa katalogi lub foldery, jak to nazywamy. Jeden dla tekstur i jeden dla materiału. Dzięki temu, jak wejdziemy do tego katalogu, będziemy mieć wszystko w dosyć dużym porządku, czyli po prostu będziemy mieć cube'a do wzięcia, a inne elementy będą schowane po innych katalogach i właśnie o to chodzi. Dzięki temu będziemy mieć porządek. Ale zanim jeszcze wykorzystamy nasz model w grze, zmienimy parametry naszego materiału. Pamiętajcie, żeby po każdym etapie zapisywać, bo może się coś stracić. Oczywiście przy przenoszeniu materiału wszystko działa dobrze. I teraz możemy zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda całkiem nieźle. Może trochę zaokrąglenia krawędzi są złe, ale nie jest to problemem. Wejdźmy teraz do materiału, żeby zmienić błyszczenie, ponieważ błyszczenie jest domyślne, a nie chcę, aby takie było. Więc tworzę stałą, klikając prawym, o nazwie constant, to będzie wartość z jedną wartością tylko. Klocek z jedną wartością, ustawimy wartość na 0,5, czyli 0,5 i połączymy ze specularem, żeby delikatnie się błyszczało i z roughnessem, aby błyszczenie nie były zwierciadlane, ale żeby istniały. Akceptujemy wszystko i możemy zobaczyć. Tutaj widzimy dwa boksy, po lewej 3DS i po prawej Autodesk Maya.